Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 5 czerwca, minęła 7. Jeden dzień, dwie rocznice i osobne obchody. Relacja naszego reportera już za chwilę. W informacjach odwiedzamy dzisiaj także strefę kibica. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje Kraków. Odwiedzimy także Londyn, gdzie największe gwiazdy zaśpiewały na wielkim koncercie dla królowej Elżbiety II. Dzień dobry, Marta Perchuć-Burzyńska, jestem wydawcą informacji Radia TOK FM. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego wielkiego połączonego newsroomu, newsroomu Radia TOK FM i portali tokfm.pl i gazeta.pl. To wielki połączony newsroom, w którym powstają informacje. Informacje są opracowywane, a potem puszczane w eter i oczywiście do internetu. W naszej redakcji oczywiście praca wre przez całą dobę, ale w newsroomie najwięcej osób spotyka się tak mniej więcej koło godziny 7-8, kiedy zaczynają się te najważniejsze produkcje, produkcje najważniejszych informacji. Tutaj, jak widzicie, siedzą nasi koledzy z portalu gazeta.pl. Tu jest miejsce przeznaczone dla redaktorów TOK FM. Tutaj tokfm.pl. Tak naprawdę jesteśmy wszyscy przemieszani, dlatego że praca naszego newsroomu polega na bardzo dużej współpracy. I kolejny pochmurny dzień, choć gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia. Najmocniej popada na Podkarpaciu, a w Bieszczadach, na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe burze. W tym miejscu powstają informacje, to znaczy jakby ich efekt finalny, czyli serwisy informacyjne. My jesteśmy z Krzysiem wydawcami i prezenterami informacji jednocześnie. A z czego korzystamy? Korzystamy głównie z pracy naszych reporterów, to znaczy z informacji, które oni nam przyniosą, z dźwięków, które nam nagrają, z tego montujemy materiały razem z nimi. W naszym radiu na przykład nie ma jakiejś montażowni, gdzie przybiegają zmęczeni reporterzy z językiem na wierzchu, że w ogóle muszą przycinają taśmę i coś. Nie, to się wszystko dzieje tak naprawdę w ich komputerach, w ich laptopach, które mają zawsze ze sobą, tak? I za pomocą tych komputerów mogą zarówno zgrać dźwięki, jak i nagrać relację, jak i ją wypuścić, jak i połączyć się z nami w tak zwanym wejściu na żywo. Nasza praca tak naprawdę trwa 24 godziny na dobę z przerwą na sen. Mimo wytężonej pracy tutaj w studiu obserwujemy przez cały dzień to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się w Polsce, żeby być zorientowanym, gdy przychodzi widzimy tutaj z samego rana. Na bieżąco, tak? I w ogóle z pracy się nie wychodzi, takie ma się wrażenie, prawda? Bo cały czas się nasłuchuje, co się dzieje, co będzie można użyć następnego dnia w informacjach, jak ta historia, która się tam wydarza, właśnie polityczna, czy jakaś się rozwinie. Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało fabrykę narkotyków, prawdopodobnie największą w Polsce. Nadal trwa zabezpieczenie i liczenie przechwyconych narkotyków i substancji. Policjanci ustalają także, gdzie trafiały narkotyki. Pierwsze radio informacyjne. Przychodzimy tutaj z samego rana o godzinie 5:00. Przed 5:00 rozpoczyna się preselekcja tych informacji, które już mamy dostępne. Potem selekcja tych najważniejszych, które lądują w naszych serwisach informacyjnych. Korzystamy z tego właśnie programu. Tutaj piszemy. Tak, to jest taki program edycyjny. Całość informacji. Tutaj również przesłuchujemy te wszystkie dźwięki, które wpadają od reporterów. Ewentualnie skracamy, żeby nie wydłużać serwisu informacyjnego. Sami oczywiście piszemy, sami oczywiście przycinamy już, to są poprawki kosmetyczne do materiałów dźwiękowych reporterskich i sami również te serwisy realizujemy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie zapewnią Polsce trwałego wzrostu gospodarczego. Taki efekt dadzą tylko reformy i oszczędności, uważa profesor Leszek Balcerowicz. Jak mówił w poranku Radia TOK FM, brakuje mu wyraźnego nacisku ze strony społeczeństwa, by władza nie ulegała presji niektórych grup, które bronią swoich przywilejów i żądają dodatkowych wydatków. W tej chwili w tym pomieszczeniu, które nazywamy w radiu Akwarium, odbywa się najważniejsza narada dnia, czyli poranne kolegium, na którym zapadają najważniejsze decyzje. Czym dzisiaj w ciągu dnia będziemy się
zajmować, jakie wydarzenia będziemy szczególnie śledzić, do jakich wydarzeń, do jakich miejsc będziemy wysyłać naszych reporterów. Oczywiście o tych wszystkich decyzjach wszyscy wydawcy radia, wydawcy dnia, wydawcy serwisów, reporterzy dowiedzą się w swoim czasie, ale ja już muszę lecieć, bo o 9:00 mam serwis informacyjny, przepraszam bardzo. To już prawdopodobnie koniec prac na A2. Za chwilę powiemy, kiedy na autostradę wjadą pierwsze samochody. W Poznaniu rusza proces znanego seksuologa Lechosława Gapika. Portugalczycy i Irlandczycy to kolejne drużyny na Euro, które są już w Polsce. Myślę, że praca dziennikarza newsowego w Radiu Tok FM jest bardzo ciekawą pracą i pełną wyzwań. Słyszę zewsząd, że oczywiście nasze serwisy różnią się od innych stacji, które w przeważającej części są stacjami muzycznymi, ale też nie tylko, bo jeżeli porównywać nasze serwisy z radiową Trójką czy Jedynką, nasze serwisy są po pierwsze częściej, bo co 20 minut, po drugie rozbudowane, są dłuższe, mamy różne formy dziennikarskie, w których dziennikarze, mówiąc kolokwialnie, mogą się wyżyć, bo nie tylko krótkie formy, które polegają na 40-sekundowym materiale i krótkiej setce tak zwanej, czyli krótkiej wypowiedzi polityka bądź jakiegoś eksperta do mikrofonu, ale mamy też formy rozbudowane. Taką podstawową rzeczą, która odróżnia nasze serwisy od innych stacji radiowych, to jest właśnie ta możliwość powiedzenia nieco więcej niż w innych stacjach. Bardziej zagłębiamy się w temat, bardziej go analizujemy. Znajdujemy się w realizatorni, czyli w takim miejscu, które można nazwać sztabem dowodzenia Radia Tok FM. Realizatornią zarządza realizator, niezastąpiony, poranny realizator, jednocześnie szef muzyczny Radia Tok FM, Kamil Wróblewski. EKG. Krzysztof Rozen. Może a propos tego zdziwienia też akurat przykład w odwrotnym kierunku. Kilka dosłownie tygodni temu ogłoszono, że wystrzelono pierwszą prywatną... Opiekuje się jakością dźwięku na naszej antenie, czy wszystko jest, czy coś jest za głośno albo za cicho. Wypuszczam wszystkie podkłady, dżingle, reklamy, muzykę. Jednym słowem, jeśli dbam o brzmienie radia, więc jeśli będzie jakaś cisza na antenie, najprawdopodobniej jest tutaj wina realizatora, który musi kombinować i wyjść z sytuacji. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Jesteśmy już po porannym kolegium, na którym zapadły wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące tego, co dzisiaj będziemy robić w radiu, co będzie na naszej antenie. Także wszyscy dostali swoje zadania i z tymi zadaniami wybiegają w miasto. Wśród tych właśnie osób jest Łukasz Konarski, nasz czołowy polityczny sejmowy reporter. Powiedz, co dzisiaj? Do Sejmu jadę, jak zresztą codziennie, i postaram się porozmawiać z marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz o tym, co na Euro, co będzie robił Sejm w czasie Euro, czy będą posłowie oglądali jakieś mecze, komu będą kibicować, kiedy zapewne nasi właśnie piłkarze w pewnej fazie rozgrywek odpadną. Poza tym autostrada 2 prawdopodobnie na Euro jednak nią przejedziemy, zatem no, zobaczymy, co się będzie działo, czy jednak posłowie niektórzy zmienią swoje zdania na temat tego, nie będą aż tak ostro krytykować. No zobaczymy, co się będzie działo. A jak myślisz, dużo dzisiaj posłów będzie w Sejmie? No to jest zawsze jedna, dwie osoby z każdej partii, tak żeby komentować jakieś tematy na bieżąco. No właśnie, tak zwana bieżączka. Co to jest bieżączka? No to po prostu wydarzenia, które się odbywają na bieżąco, coś się dzieje. Teraz. Od razu jest potem komentarz do tego, my to wszystko nagrywamy, wypuszczamy, informacje mamy co 20 minut, no zatem to na bieżąco wszystko musimy tutaj na szybko robić. Opracowywać, a my czekamy na twoje relacje na żywo na antenie Radia Tok FM i czekamy na twoje materiały z utęsknieniem. Świetnie się pracuje w teamie, w którym nie musimy omawiać i tracić zbędnie czas na rzeczy mało wartościowe, nieistotne i taką ścieżkę informacyjną, które inne stacje, czy telewizyjne, czy radiowe się zajmują. Tak? Już powiem umownie, chyba to się stanie pewnym znakiem rozpoznawczym i pewną cezurą czasową, w jakim kierunku poszło polskie dziennikarstwo po sprawie, tak zwanej sprawie Madzi. Tak? Znaczy, my mieliśmy bardzo wyważony stosunek, myślę, jako stacja radiowa do tejże sprawy. Nie transmitowaliśmy konferencji prasowych detektywa Rutkowskiego, nie szliśmy takim owczym pędem za tymi wszystkimi informacjami, które inne stacje, w ogóle inne media
w ten sposób relacjonowały. Rozumieliśmy się bez słów w zasadzie, tak? Nie, staramy się uciekać od tej sensacji, od takiej powierzchowności. Jednak staramy się nie iść prostą drogą prowadzącą od jakiegoś newsa, którego się podgrzewa, rozbija na wszelkie możliwe sposoby, a też czyni się go, podnosi się do rangi wydarzenia numer jeden, kiedy tak faktycznie tym wydarzeniem numer jeden nie jest. Jedziemy.